Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym sezonie. Tak, nie musieliście zbyt długo czekać na ten sezon. Chciałem go wypuścić trochę później, dlatego że no wolałem być tam trochę przezorny w tej kwestii, no bo nie wiedziałem, ile by mi ogarnięcie emulatora zajęło, ale się okazało, że zajęło krótko. I mam nadzieję, że też nagrywanie będzie lepsze. Znaczy lepsze, łatwiejsze, bo poprzednio musiałem frapsem, teraz tę grę mam w studiu okienkowym, więc mogę sobie bandikamem zaznaczyć. No i świat miejski jest najprostszym światem ze wszystkich, więc myślę, że szybko przez niego przebrniemy, w przeciwieństwie do świata drugiego. Ogólnie zauważyłem, że na emulatorze parę rzeczy się zmieniło, ale o tym może później. No i pierwsza runda świata miejskiego nazywa się Mroczne Getto i no, jak sama nazwa wskazuje, no jesteśmy w mrocznym getcie, gdzie główne nasze zadanie polega na biegu. Musimy biegać, będąc niewidzialnymi, tak żeby te wilki nam nie wyrządziły krzywdy. No, tutaj już wilki spadły. I niech was nie przeraży liczba kluczy, na początku jest ich 31, ale jak widzicie bardzo szybko możemy je zdobyć, bo one są poumieszczane w różnych ciekawych miejscach. Znaczy takich bardzo przystępnych, nie musimy ich zbyt długo szukać. Okej, to jest dobry moment, żeby właśnie zdobyć niewidzialność. Z tego co pamiętam, do 18. Jeżeli zostanie wam 18 kluczy po cofnięciu się do przejścia, to znaczy, że jest dobrze. Dlatego, że tyle właśnie. No tutaj 13 jest na tym najniższym piętrze. Okej, i jesteśmy w bloku, dosyć dziwnym bloku, ale no cóż, no tak go stworzyli. Jest dużo wódki, bo jak wiadomo, bez wódki to nie robota. Więc idziemy sobie dalej, zbieramy te klucze. Jest tutaj parę takich momentów, w których ktoś by powiedział, no ale jak to zrobić? I mamy też statek kosmiczny, który nas rozwala od początku. Nie wiem, co je podkusiło, żeby go tutaj dawać. No nie mamy strzelania ani jajek. I tak naprawdę dostaniemy jakąś możliwość obrony dopiero na końcu. Tak, to jest takie zabawne. Uznałem, że to może być śmieszne. To jest głupi moment. Teraz to jest w ogóle śmieszne. Tutaj musimy iść do góry, ale po wyjściu z tego bloku jest jakby sugerowanie, że tutaj już jest najwyższe piętro. Jak to się stało? Magia, kurde. Teraz tak, może być pewien problem ze zdobyciem właśnie tego klucza, który zdobyłem. Dlatego, że o ile możemy się od tych motyli odbić tutaj i wziąć te dwa, o tyle do tego trzeciego nie doskoczymy i musimy bardzo szybko reagować. Okej, to jest kolejny klucz. Ten statek kosmiczny, który tam jest, będziemy mogli... Znaczy, nie wiem, czy to są konkretnie statki kosmiczne, ja to tak nazywam. Później będzie ich więcej, ale ten możemy zniszczyć. O właśnie, taki sposób ciekawy. Czy mi się to uda? Musimy tutaj być. Tutaj, tak. No właśnie. I proszę bardzo, 110 punktów ląduje nam na koncie. Jeżeli spadniemy na najniższe piętro, znaczy tam do tej początkowej części, to jeszcze nie skazuje nas to na porażkę, aczkolwiek to już tutaj właściwie fart musi zadziałać. No dobra, musimy uważać, bo te wilki czasami skakują tam do góry, czasami im się udaje wejść na ten mur. Nie wiem, co tu jest. A, piórko, no dobra. To może być, akceptuję to. I zostały nam 3 klucze. O, jak ten czas szybko leci, prawda? Było 31 i na tym 2. Okej. To może być wkurzające. To sobie uciekniemy z jego zasięgu wzroku. No dobra. I problem z kluczami mamy rozwiązany teraz. Musimy odnaleźć, gdzie jest cholera ta meta. Ale właściwie cała ta runda polega na tym, żeby się trzymać ściśle ścieżki. Tutaj nie możemy być niekonwencjonalni. Nie, tutaj musimy utarte schematy. O Jezu!
ale tymi schematami musimy działać. Oj, co ja zrobię? No właśnie. Proszę bardzo. Podejrzewam, że tam był Jesz, ale nie chcę tego... Nie chcę w sumie tam tego testować, zwłaszcza, że mam jedno życie. Kurde, myślałem, że mi tylko... Czemu mi aż tak dużo tego odjęli? Jest... taki śmieszny moment z myszami. Bardzo przezabawny. Nie. O, udało się. Teraz się musimy cofnąć, o właśnie, do tego bloku, na którym byliśmy. Znaczy nie, to nie jest jeszcze ten blok. To jest ten blok, gdzie chcieliśmy wykorzystać nasze motyle, o właśnie. I teraz się cofamy do naszego magicznego bloku, który jest wyższy niż na wewnątrz, niż na zewnątrz. No i co, i mamy kolejne tutaj... Kolejne piętra do odkrycia. No tak, fajnie, że ten kurczak został uwolniony, ale niestety musi zginąć. No dobrze. To... Ten nietoperz jest bardzo śmieszny, tak mi się wydaje. Bardzo śmieszny, przezabawny wręcz bym powiedział. Dobra. Ja bym polecał wam poczekać, aż te żaby po prostu same spadną. Na tej pozycji, na której ja jestem, no myślę, że nie są one w stanie do tej pozycji doskoczyć. Znając moje szczęście do nagrywania, to pewnie jakiś fail tutaj wyniknie i się okaże, że jednak nie jest tak, jak mówię. No ale cóż. Poczekamy, zobaczymy. O właśnie. Gdybym miał jeszcze jedno życie, to może bym się odważył, żeby tam wskoczyć. Może. No i fajnie, ale no. O to chodzi właśnie. Dobra, jeszcze ta żaba. Ja mam czas, prawda? Misja nie wymusza na mnie jakiegoś limitu czasowego. Co nie zmienia faktu, że fajnie byłoby, gdyby one w końcu się ogarnęły. Okej. Okay. Teraz tak. Co się w czym znajduje? Piórko. Jak fajnie. Tego potrzebowałem. Kury. I jajko. Oj. Nie o to biegało. Ale może... Znaczy tutaj sadystycznie może się... Niestety... piórka nie zostawiła mi... O, teraz się mogę przed wami bronić. A masz. Tak, to jest bardzo ekscytująca bitwa. W dalszym ciągu dłużej niż Najman. O nie. Nie róbcie mi tego. Ale pewnie i tak to zrobią. A nie, czy one mogą to... Znaczy, czy one mogą naskoczyć na to tak, żeby to aktywować? Wygląda na to, że nie. No i tutaj się zbliżamy praktycznie do końca. Uważamy jeszcze na te duchy, których jest... No, które stawiałem właściwie w zupełnie losowych miejscach. Aczkolwiek tak, żeby no jednak dało się to wygrać. I tutaj mamy końcówkę. Te dwa wilki... Znaczy... Dwa, już zaspoilerowałem, to będą dwa wilki. A ich pokonanie polega na takim taktycznym uderzaniu tymi jajkami. To raczej nie powinno być trudne. No i do tego są te nietoperze z bombami, ale teraz, kiedy policzyliśmy się z wilkami, to już nie jest żaden problem. No i proszę bardzo, było trudne, no nie było aż tak trudne. Także żegnam się z wami i myślę, że w tym tygodniu jeszcze się pojawi kolejny odcinek. A na dziś się żegnam i do następnego.